Iwona Kutyna, dzień dobry. No wyjątkowy to poranek, bo coś się zaczyna, coś się kończy. Dla Jarka etap związany z Onet Rano dobiega końca. Zaraz sobie powspominamy, co się działo w ciągu tych ostatnich 4 lat, a działo się sporo. No to tak w króciutkiej pigułce teraz przypomnienie, a później więcej. Ja się nazywam Jarosław Kuźniar i to jest właśnie nasze premierowe wydanie spotkania, które będzie się zaskakująco nazywało Onet Rano i będzie nadawane, uwaga, rano na głównej stronie w Onecie. Nie sądziłem, że to będzie takie trudne. Ja gonię wciąż za hajsem, a nie gonię za babami. Cześć, to Sławomir. Cześć, Sławomir. I co, nie pytać, tak? I ty masz 55, ja mam 40. Dla was starszych osób to brzmi jakoś przerażająco. Witam serdecznie. Bo jesteś goła prawie. Słuchaj, jak to goła prawie? Co ty mi takie przecież mój mąż to ogląda? No, że super, ale śmiali się, że podobno jeździ dzisiaj w piżamie. Powiedz, gdzie awiozę? Do Dąbrowy. Dobrze. Goniąc za hajsem, baby same przyjdą. Jeśli masz pieniądze, ja bym kawę przyniósł. Bo... Gdzie są śmieszni, proszę? Nie tu, ale... A, tak w ogóle są. Krystyna Janda. No i zaproście tego, co chodzi z plecakiem i jeździ autem. No tego, co go lubię. Ale kogo konkretnie? No ten, co chodzi z plecakiem i jeździ autem. Pół żartem, pół serio. Rezerwuj mi lot. Pierwsza klasa bez przesiadek. Jarosław, jesteś gotowy? Jedziemy. Jak cię tak słucham i cały czas mam ochotę poprosić cię na koniec, że jak już tam podjedziemy za chwilę, żebyś powiedział... Stanął, kupiłbym 4 piwa. Teraz biznes class. Biznes robię tu na rapie. Miłość, miłość Zakopane. Polewamy się szampanem. Naprawdę było fajnie, bardzo jest, miło, super. Bardzo, bardzo. To była najlepsza rozmowa dzisiaj. Następne już będą takie sobie. Jesteś nienormalny, Jarku, musisz się leczyć. Wjeżdża Moet, drogie panie. Ja to słyszę codziennie. Staram się być pół sekundy po. Głowa mówi, stary, musisz. Ale lubię się obnosić hajsem. To jednak kosztuje. Kuźnia przygrywa. Onet Rano, wiem, w TVN... Co ja gadam? Przyspieszenie też jest całkiem niezłe. Oni bawią się tak samo dobrze jak ty. Genialna jest. Przejedźmy jeszcze raz. Nie! Idiota powiedział, słuchaj, wykonałem robotę, zapłać. To jest ten moment, kiedy musimy z tym po prostu raz na zawsze skończyć. No właśnie, to jest ten moment, kiedy musimy skończyć. Raz na zawsze? Raz na zawsze. W roli gościa, żeby nie było wątpliwości, postaram się mieć możliwość mówienia czegoś. Ale wiesz, to ja też kiedyś zapowiadając Onet 24 pomyliłam się, powiedziałam TVN 24. No, nawet jest, pozostaje. Siedzi dosyć głęboko. Mm-hmm. Skąd żeście to wszystko wzięli? Z tych 4 lat. Ja miałam tę przyjemność być prawie od początku. Manipulacja. I tak pomyślę, że to jest i tak taki malutki fragmencik tego, co się działo, bo działo się fantastycznie dużo przez te 4 lata. Tak jak nawet dzisiaj, czy Zbyszek, czy później Szymon zawsze mówią o, dzwonią twoi ludzie, jakby nasi widzowie widzieli w czasach przedpandemicznych, że jednak jest jakiś facet na tylnym fotelu i pytali przez długi czas, po jaką cholerę? Mm-hmm. No właśnie po to, żeby nasi widzowie mieli takie poczucie, dzisiaj akurat, myśmy kiedy zaczynaliśmy z Onet Rano, to było dosyć nowe, natomiast dzisiaj ludzi w samochodzie, którzy próbują coś mówić, jest mnóstwo i natomiast staraliśmy się to zrobić w taki sposób, żebyście mieli materiał, który wygląda jak program telewizyjny, do tego stopnia, że dzisiaj to jest kilka, a czasem nawet kilkanaście kamer, a nie jeden telefonik powieszony gdzieś. I do tego potrzebni są ludzie, którzy się na tym zdają, którzy to udźwiękowią, którzy krzykną do Iwony ucha albo do mojego ucha, zamknij okno, albo wyłącz klimatyzację. Będzie ciszej. Przestań mówić. Zamknij się w końcu. Przewalasz. Najczęściej coś takiego chyba słyszymy. No właśnie, ale tak jak powiedziałeś, zresztą to był fragment wycięty, że chyba pierwszego programu, w którym mówiłeś, że no, zaczynamy coś wyjątkowego i nikt się nie spodziewał tego, że to odniesie tak gigantyczny sukces, że marką będzie samą w sobie, prawda? Tak. Bo dzisiaj każdy wie, o co chodzi. Ja nawet spotykam się z ludźmi, a, to ty w tym samochodzie! I wszyscy wiedzą generalnie, o co chodzi. To prawda jest tak, że dzisiaj w różnych miejscach internetu w Polsce jest iluś dziennikarzy, iluś redaktorów, czasem po prostu ludzi, którzy coś chcą robić, którzy wykorzystują samochód do tego, żeby coś opowiedzieć. Leszek Miller był tym jednym z niewielu i to jest chyba przez cały czas programu, może 2-3 takich było gości, którzy powiedzieli, nie, to znaczy ja nie rozumiem. I było milion innych, którzy powiedzieli, w sumie to czemu nie spróbować? Mm-hmm. Tego momentu, w którym zamykają się drzwi, robi się cisza.
Dzisiaj jeszcze, no, siłą rzeczy musimy robić to przez Skype'a, ale nawet z Dominikiem, Mateuszem czy Sebastianem z tyłu, jako realizatorami, była cisza i był komfort rozmowy. I nagle okazywało się, co było chyba dla nas największym zaskoczeniem, że rano w internecie ludzie są w stanie oglądać program, w którym rozmowa trwa 35 minut z Kasią Nosowską, którą tutaj było widać przed chwilą. Jeszcze Kasia mówi, jesteś dziadem, że zapraszasz mnie o tej porze. I nagle się okazywało, że wystarczyło 100 metrów, żeby Kasia już była ale sobą. Ja też miałam bardzo wielu takich gości, którzy byli trochę, nie czuli się komfortowo właśnie, bo jak to? Ja prowadzę, mam się skupić na drodze, tu jeszcze coś mi do ucha ktoś mówi, jednocześnie mam rozmawiać, ale jak to? I tak jak mówisz, zamykały się drzwi, byliśmy w ciszy i mimo tej porannej godziny, nie dla wielu dobrej, okazywało się, że jest fantastycznie intymna rozmowa, może mieć miejsce. Ja to sobie zawsze próbuję przełożyć na ten moment, którego teraz wierzę, będę miał więcej, że zawożę dziecko do szkoły i siedzę z Zochą i sobie rozmawiamy o rzeczach, o których nie rozmawialiśmy wcześniej, nie mieliśmy czasu, albo zupełnie nie było klimatu. Albo w drugą stronę, kiedy udaje się dziecko ze szkoły odebrać, bo jest po prostu nagle, okazuje się, że ten, może oczywiście grać muzyka, może nie grać, ale jest moment na to, że jesteśmy trochę bardziej szczerzy niż w takim studiu jak tutaj. Myśmy nie mieli takiego miejsca, no ono wyglądało bardziej ubogo na samym początku, takiego miejsca, w którym jest i profesjonalnego światła mnóstwo, i kamer, i kranów, i wszystkiego mnóstwo, ale ten moment, kiedy zaczynaliśmy, to nasz szef Alek Kutela o tym zawsze opowiada. Ta szczerość przyszła do niego z opóźnieniem, ale zawsze o tym mówi, że kiedy spotykaliśmy się pierwszy raz i on usłyszał o pomyśle, to ja tak zapamiętałem, że on mówi, pewnie, super, zróbmy, ale na backstage'u to nie wyglądało dobrze. To znaczy on przyszedł i powiedział, Jezus Maria, to jest jakieś szaleństwo, my to zróbmy, ale ja nie sądzę, żeby coś z tego wyszło, więc cieszę się, że okazało się, że się da. No dobrze, ale ten etap masz już za sobą. I co dalej? Jezus, no ja jestem z tych, co ty, Szymon Majewski, z którym przed chwilą rozmawialiśmy i chyba wszystkich, którzy choć raz w życiu siedli przed kamerą. Ja wiem, że dzisiaj w czasach COVID-u wszyscy siedzimy przed kamerą i wszyscy jesteśmy hostami, bo musimy tak nadawać, łączyć się ze swoimi zespołami, klientami i tak dalej, ale to jest tak, że jak już raz dotkniesz kamery mikrofonu, to nie znikasz. Ja tak jak mówiłem trochę Zbyszkowi, chciałbym mieć trochę więcej czasu na to, żeby zrobić swoje rzeczy, które też będziemy pokazywali w Onecie, to jest dla mnie ważne, ale jednocześnie, żeby się nie ograniczać i z tematyką, i z czasem trwania, i żeby je zrobić samemu, bo to jest ten moment, w którym przy innych budżetach, ale w Hollywood zdarzają się takie sytuacje, w których aktor nagle idzie za kamerę i zaczyna to w jakimś sensie reżyserować. To nie zawsze dobrze wychodzi, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale ten moment, w którym chcę mieć też na to wpływ, właśnie nadszedł i wydaje mi się, że lepszego, patrząc w ogóle po tym, jak się media zmieniają dzisiaj, lepszego momentu nie będzie, więc są tacy, którzy najczęściej to słyszę i to mnie zaczyna przerażać, bo sam siebie się nie przerażam, ale jak to słyszę, to zaczynam sobie myśleć, że może ze mną jest coś nie tak, że wszyscy mówią, stary, zwariowałeś? Ale wiesz co, ja myślę, że 4 lata temu pewnie to samo ci mówili. Jak porzucałeś klasyczną telewizję, prawda? Dzień dobry TVN, możesz być w kuchni, zobacz, możesz rozmawiać z gwiazdami, zobacz, możesz dotknąć tysiąca mega znanych postaci z kolorowych gazet i ty chcesz to zostawić. Ja się źle czułem tam, źle się czuję, jak się źle czuję, to staram się rzeczywiście wyjść. Wiadomo, że to nie jest ta łatwa sytuacja, nie wiem, 15-latka, który idzie do Radia Sudety i wchodzi i mówi, no dobra, zróbmy coś, bo teraz jest, nie odpowiadam tylko za siebie, ale odpowiadam też za dom, więc to nie jest takie łatwe, ale z drugiej strony, tak jak patrzę sobie po tym naszym medialnym świecie i po tym, co jest za rogiem, jak wyglądają płatne treści w sieci, jak wygląda, może nie tyle odwaga, jak wygląda świadomość widzów, którzy mówią, okej, to za to i za to ja jestem w stanie zapłacić, żeby to obejrzeć. Ja chciałbym mieć czas na to, żeby właśnie tego typu materiały móc przygotować, żeby widzowie chcieli to zobaczyć. I chyba nie ma lepszego momentu. Zostawiasz fantastyczny projekt, który, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest już marką samą w sobie, utożsamianą z tobą. Nie da się ukryć od początku przez te kilka lat. Mam nadzieję, że godnie będziemy cię tutaj zastępować. A czasami, wiesz, jako gość może wpadniesz, przyjedziemy się tym razem na miejsce pasażera, sobie porozmawiamy. To by było fajne i to na to zdecydowanie liczę, jeśli przepisy nam wreszcie na to pozwolą. Natomiast to jest też taki moment, w którym nawet ostatnio rozmawiałem z kimś, kto wydawało mi się, że na mediach się zna. I on mówi, no słuchaj, no dobra, no to
rozumiem zmianę, ale jak to wyglądało tam z tyłu? Ja mówię, no wyglądało tak i tak i tak, zaczynaliśmy w takim miejscu, później doszedł, zmieniliśmy to, zainwestowaliśmy w to, zespół się rozbudował i tak naprawdę dzisiaj, jak ja pamiętam czasy TVN24, wstajesz, wiesz, i widzę, jak wygląda zespół One Rano, no to to jest ta sama mega ekipa ludzi, którzy po prostu mają do tego przede wszystkim mnóstwo pasji, frajdy, ogromnego zmęczenia, bo to naturalne, ale jednocześnie bawią się tym i to wtedy ma sens. I to jest porównywalna liczba ludzi. I on się dziwił, że my tak długo przetrwaliśmy w internecie i że tak naprawdę na siebie zawsze zarabialiśmy, bo to jest ten moment, w którym dzisiaj, to może nasi widzowie, ci bardziej świadomi, ci liderzy wśród fanów wiedzą, ale nie da się, nie dałoby się siedzieć tu i rozmawiać, siedzieć w nowym studiu, jeździć nowym mobilnym studiem, gdybyśmy nie mieli partnerów, którzy powiedzieli: okej, to zróbmy to. I wyłożyli na to pieniądze, żebyście wy mogli to obejrzeć i nie musieli za to płacić. I to jest też bezcenne i myślę, że to jest dobry moment, żeby im podziękować, bo oni z nami, jak już byli, to bardzo długofalowo, to też nie jest normalne w internecie. Dokładnie. To jest tutaj, myślę, dużą naszą przewagą, patrząc po innych miejscach w sieci, że to są partnerstwa długofalowe, które pozwalają nam też pewne rzeczy rozłożyć w czasie, zaplanować coś, przygotować albo ruszyć w świat. Byłaś niedawno w Toruniu. Tak jest. Jakbyśmy słyszeli, że ktoś nas zaprasza do Szczecina i mówi: zróbcie 90 minut programu. Ja pamiętam, że lataliśmy śmigłowcem TVN24 do Arłamowa i robiliśmy stamtąd program, ale co tutaj zrobić? I nagle się okazywało, że mamy tak mobilny zespół, tak świetnie przygotowany, że jesteśmy w stanie zrobić nawet i 2 godziny programu na żywo, który ma swoją widownię, który ma swoich gości i to się dalej ma swoją ogląda. Dynamikę i się nie Dokładnie. Nudzi przede wszystkim, a śmigłowiec zastępuje dron. Dokładnie. Co się sprawdza w praktyce i w Toruniu również, mimo nie najlepszej pogody, jaką mieliśmy, to fakt, ale Toruń cudowne miasto. Jarku, no to czego ci życzyć w takim razie? Wiesz co, tak wspomnieliśmy o naszych partnerach, wspomnieliśmy o zespole, natomiast uśmiecham się do tej ikonki lider wśród fanów, bo my jak jeździmy w mobilnym studiu, no to nasz podgląd to jest to, co mówi Facebook. To jest tylko jedna z platform, na której jesteśmy. On coś mówi o liczbie widzów, teraz widzimy, że to jest wciąż fajna grupa, siedzą i oglądają i oni są mega zaangażowani w to, co się dzieje. I ja wczoraj jedna z widzek mi napisała: ojej, no to właściwie jakby pan schodził do grobu, bo przecież jak pan znika, to pana nie ma. I ja już jestem na tyle duży, że nie podchodzę do tego w ten sposób, ale wydaje mi się, że to, czego chciałbym, żeby mi życzono, to żebym, tak jak mówiłem kiedyś w TVN24 do widzów: słuchajcie, idziemy do internetu, i oni powiedzieli: stary, nie byliśmy tam, ale chodźmy. To dzisiaj, kiedy ja im powiem: zostańcie tu z widzami, z zespołem One Rano, ale poszukajmy się jeszcze w sieci w innych miejscach, to oni też na mnie gdzieś trafią. Także chciałbym, żeby byli. No to tego ci życzymy wszyscy. Dziękuję. Dziękujemy. Myślę, że w imieniu całej ekipy mogę to powiedzieć za te wspólne 4 lata. No i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że się zobaczymy gdzieś w przestrzeni internetowej, wirtualnej, ale jest też w studio naszym mobilnym, za którym bardzo tęsknimy w takim wydaniu, jakie miało miejsce jeszcze w lutym. Był tym pierwszym, który zgodził się, bo jest wariatem, ale tak naprawdę później był ten moment, w którym Piotr Markiewicz, pamiętam, nasz jeden z wydawców, dzwonił na przykład do, nie wiem, Andrzeja Seweryna, albo dzwonił do Janusza Gajosa, dzwonił do wszystkich, bo myśmy mieli wszystkich ludzi tutaj, tak naprawdę, z każdej możliwej dziedziny życia i oni nie mówili nie. Mm-hmm. Mało tego, Andrzej Seweryn był nawet 2 razy i pamiętam, że za drugim razem przyszedł i cały czas poprawiał sobie krawat i mówi: ja widziałem tą naszą pierwszą rozmowę i ja już wiem, że trzeba się przygotować do tego inaczej. Z kolei Janusz Gajos wsiadł do tego naszego mobilnego studia, cisza jak cholera, no to on nie będzie krzyczał, żeby nie mówił cicho. Mm-hmm. I pamiętam, że jeden z naszych dźwiękowców mówi: ja wiem, Jarek, że to jest Gajos, ale ty mu powiedz, żeby powiedział coś głośniej. Ale ty jeżdżysz. I zastanawiasz się, jak to zrobić. To jest ten moment. Także to jest fajne, że widzowie to jedno, że nam zaufali, partnerzy to drugie, ale też, że nasi goście dali się porwać do nowego świata. Tak, i powiem ci szczerze, że nawet spotykam się z takimi gośćmi, którzy mówią, spotkamy się w One, wiem, na kanapach, a to nie w samochodzie, że samochód, oni chcą się przejechać. Chcą. Tak, inna intymność. Mam nadzieję, że jak najwięcej tych gości nadal będzie się pojawiać i że też będziesz w kręgu naszych zainteresowań i tak samo w drugą stronę będzie to działać i gdzieś tam, tak jak już mówiłam, spotkamy się czy w realu, czy wirtualnie. Jarek Kuźnier, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie, kłaniamy się nisko, no i polecamy. My tu będziemy, jutro 1 lipca, ale jedziemy dalej. One Rano, od 7:00. To też fajna zmiana na koniec. Nie, żebym chciał mieć ostatnie zdanie, broń Boże, ale ten moment, w którym 2 lata temu zdecydowaliśmy, że nie ma czegoś takiego, że nas nie ma.
nie ma. Mhm. Że dzisiaj, mimo że mamy fajną widownię i to jest bardzo wierna widownia, że telewizje się na tym też przejechały i przekonały, że jeżeli znikniesz, to trudno będzie ci wrócić. Nie? Więc to jest ten absolutnie moment, w którym tak, nie ma wakacji. Nie ma wakacji, jeździmy przez całe wakacje, zresztą po Polsce także. Dziękujemy, kłaniamy się nisko, no i zapraszamy jutro.